Oprócz samej śruby mocującej, jak widać, ta wiertnica posiada tutaj takie cztery śruby. Te śruby są przystosowane do tego, żeby naszą wiertnicę wypoziomować, tak, żeby nasze wiertło wierciło idealnie pionowo. To jest proces może niezbyt ciekawy, dlatego to pominęliśmy w naszych filmach. Zaraz przystąpimy do samego procesu wiercenia. Czyli mamy podłączony prąd pod wiertnicę. Musimy się przygotować, uruchomić naszą wiertnicę wstępnie, sprawdzić, czy działa, podłączyć wodę. Jest taka piosenka, nie wiem, czy Państwo kojarzą, nie ma wody na pustyni, ale przy wierceniu ta woda musi być, gdyż to jest wiertnica i wiertło do wiercenia na mokro. Nie zapominamy oczywiście o środkach ochrony osobistej. Zakładamy nauszniki, kamerzystę również proszę o założenie nauszników. Pierwszym takim krokiem jest wstępne napompowanie wody. Pompujemy, aż woda nam się pojawi w wiertle. Następnie uruchamiamy wiertnicę i rozpoczynamy sam proces nawiercania. Musimy bardzo pompować, aby udać, żeby dała nam wodę.